Zbyt dużo zajęć pozalekcyjnych, to jest pierwsza taka czerwona flaga. A co byś powiedziała, czy z takim sygnałem, że się jest rodzicem helikopterem, jest na przykład zarządzanie przyjaźniami dzieci? To jest podcast bez edycji. Dzień dobry w podcaście bez edycji. Dzień dobry. Małgorzata. I Jerzy. I Małgorzata mi powiedziała, jak zobaczyła kartkę, którą wydrukowałem przed nagraniem. O Jezu, Jerzy, te twoje tytuły. Tak, dlatego, że Jerzy dzisiaj taki skonstruował tytuł, jak nie zrobić ze swoich dzieci życiowych kalek. Czy wam się nie podoba? No, mi się bardzo podoba. Mieliśmy rozmawiać o takiej nadopiekuńczości i takim helikopter parentingu. To w sumie wystarczy obejrzeć nasz tytuł i już wszystko jasne, nie? Wiesz co, ten temat tak przyszedł mi do głowy, bo mam ostatnio dyskusję, czy nasze dziecko... Czy puścić Helenę do szkoły samotnie, czy tak, nie? Czy ma mieć tak... Ja głosuję za tym, żeby tak zrobić. I powroty, czy może mieć się waha. Samodzielnie, czy nie? No właśnie, ja uważam, że dziecko mogłoby w wieku lat 8 wracać samotnie ze szkoły po zmierzchu. No właśnie, a ja się z tym nie zgadzam. I ja tak uważam, gdyż mieszkamy w mieście, w którym jest 3800 mieszkańców. To jest bardzo malutkie miasteczko, gdzie nie ma zagrożenia, że tutaj, wiesz, można wpaść pod tira na wielkiej autostradzie, która to miasteczko przecina na pół i tak dalej. I ja myślę, że to jest okej, okay, no. Mhm. A Małgorzata, no dlaczego tak, no ty ja uważasz, że nie? No tak, ja jestem pełna obaw, wiesz co... Tak, no. Rozmawialiśmy też o tym w kontekście tego, tej pani, która napisała książkę Free Range Kids, o tak, której mi opowiadałaś. Lenore Skenazi. Tak. No. Czytałaś? No właśnie nie czytam, ty mi o niej opowiadałeś. Ja czytałem, fajna jest, polecam. Jak bardzo my dzisiejsi rodzice widzimy, jak wiele widzimy zagrożeń dla naszych dzieci przez to, że... czytam bardzo dużo różnych newsów z odległych nawet tak. zakątków świata właśnie dotyczących tego, co się może stać. Co się może wydarzyć? Znaczy, ja w ogóle uważam, że od tych tam lat, w których my byliśmy młodzi, w sensie ty i ja, bo my tu tak już, wiesz, po 40, więc nie, no to tam były lata powiedzmy 80, nie? I początek 90. No to w tych, od tamtego czasu, i to jeżeli się czyta takiego autora amerykańskiego, który się Steven Pinker nazywa, to też można sobie tam uzupełnić pewne luki informacyjne, nie? Bo on tam bada generalnie w takim dużym oddaleniu z dużej perspektywy to, w jaki sposób w ogóle ludzka cywilizacja się zmienia na przestrzeni lat. I on w pewnym momencie napisał taką książkę, w której taką dosyć mocną tezą jest to, że nigdy lepiej się na świecie nie żyło niż dziś. Mimo tego, że jak ja ci to powiem teraz, to ty prawdopodobnie wewnątrz siebie masz taką reakcję, ale wcale nie, bo tu jest wojna, bo tam coś tam, bo dezerter śpiewał, że od czasów II wojny światowej nie było na świecie ani jednego dnia pokoju, nie? I bo tutaj taka masakra, a tu śmaka, a tu taka wojna, a tu coś tam. I jeszcze w dodatku się pojawiły pewne jakieś tam zagrożenia typu terroryzm, których nie było. Chociaż to nieprawda, bo one były, tylko o tym nie czytałaś, nie? Nie wiedziałaś i nie było to w centrum twoich zainteresowań. No i Pinker twierdzi, że to wszystko jak gdyby, jak ty, to co się w tobie pojawia, jak usłyszysz ten statement, że na świecie teraz jest lepiej, no to jest konsekwencja tego, jak bardzo masz wyprany mózg mediami, tak? Po prostu, no. I zresztą właśnie pani Lenore, która napisała książkę Free Range Kids, ona o tym też pisze, nie? Że tam na przykład, że niektórzy w Stanach w pewnym momencie wierzyli w coś takiego, że jeżeli masz taką trytytkę przyczepioną gdzieś tam w okolicy drzwi, to znaczy, że jesteś stargetowana przez tych takich, wiesz, handlarzy dziećmi i że zaraz ci dziecko ukradną. Mhm. Nie? Że to jest taki znak rozpoznawczy, nie? Że to jest taka legenda amerykańska, miejska. A że to jest nieprawda, no, że te trytytki tam jacyś kurierzy zostawiali, bo to im tam, oni mieli te paczki zapakowane tymi trytytkami, to w jakiś sposób, po prostu im było tak wygodnie, jak ci zostawiali paczkę pod, wiesz, pod drzwiami, to tą trytytkę tam gdzieś zahaczyć o twoją kratę, czy tam, wiesz, moskitierę, nie? Więc to są tego typu akcje, nie? Że ludzie sobie dopisują tego typu rzeczy, bo się po prostu naczytali, no i różnica pomiędzy naszym dzieciństwem, a tym, co jest dzisiaj, jest taka, że... Dzisiaj ty jesteś w stanie, i to tylko ty, Małgorzata, masz nad tym kontrolę, bo to ty decydujesz, co konsumujesz.
ty potencjalnie, jeżeli nie zdecydujesz się na tak zwaną dietę informacyjną, czyli na konsumowanie bardzo niewielkiej ilości informacji ze świata, albo nawet ogólnopolskich, będziesz dostawała bardzo dużo takiego komunikatu, który będzie mówił ci, są zagrożenia, tu się wydarzyło coś. I to niestety będą takie bardzo punktowe rzeczy, takie, że raz na 40 milionów na przykład obywateli się coś zdarzyło, ale ponieważ ty się o tym dowiesz, to tobie się będzie wydawało, że to jest reguła, zasada, że tak działa świat dzisiaj, że to jest realne zagrożenie i tak dalej. No tak, czyli taka nadopiekuńczość rodzicielska może wynikać właśnie z... Z social mediów i z mediów, w sensie, wiesz, no, z news outletu. No, z takiego strachu, z ale też na przykład z jakimś własnym, na przykład trudnym dzieciństwem i chęcią, i chęcią podarowania dzieciom najlepszego dzieciństwa z możliwych i chęcią takiego, wiesz, to co jest też zupełnie naturalne, no żeby nasze dzieci odniosły sukces w życiu. To chciałem ci powiedzieć, że każdy rodzic będzie chciał dla swojego dziecka jak najlepiej, każdy rodzic będzie chciał, żeby to dziecko miało lepsze dzieciństwo niż oni sami pamiętają, że mieli. To też uwaga, my pamiętamy pewne rzeczy, tak? Czyli zazwyczaj nie pamiętamy tego, że było średnio, tylko pamiętamy super fajne rzeczy i super niefajne, tak? A tego średnio nie pamiętamy. To jest trochę tak jak zestawianiem sobie celów. Jeżeli ty, Małgorzata, będziesz sobie osobiste cele stawiała, porównując się do tam, nie wiem, Michelle Obamy, to raczej będziesz w depresji. Natomiast jeżeli będziesz stawiała sobie osobiste cele, porównując się do swojej, nie wiem, sąsiadki zza płota albo do siebie sprzed 4 lat, to tutaj już masz szansę mieć realne, wiesz, po pierwsze te cele będą osiągalne, a po drugie też masz szansę nie być zdeprymowana przy okazji realizacji tych celów. Natomiast jeżeli dla ciebie, wiesz, właśnie wyznacznikiem będzie Michelle Obama, to przegrałaś, tak? No bo zasadniczo startujecie z zupełnie innych w ogóle, wiesz, miejsc geograficznych, nie wiem, jakichś tam kapitałowych. Myślę sobie, że tak samo powinno być z tym dążeniem do tego, żeby nasze dzieci miały dobre dzieciństwa. To znaczy, no nie należy porównywać się do złych albo ekstremalnie dobrych epizodów z naszego dzieciństwa. No, ja myślę sobie, że te ekstremalnie dobre mogłyby być takim wyznacznikiem, o co nam się podoba, ale to wcale nie znaczy, że naszym dzieciom to się też będzie podobało. A ekstremalnie negatywne z kolei, moim zdaniem, powinny być w ogóle gdzieś tam, wiesz... odłożone na bok i nad tym trzeba sobie popracować trochę, nie? Bo, bo to, że nam się coś przytrafiło i my to oceniamy jako ekstremalnie negatywne, to wcale nie znaczy, że naszym dzieciom się przytrafi, że one też, albo jeżeli się przytrafi, to że tak one to ocenią, nie? Już pojechałem no strasznie? Tak, nie, doskonale cię rozumiem, tylko to jest bardzo trudne właśnie, dlatego, że my mamy jakby w sobie te wspomnienia z dzieciństwa, takie silne właśnie sytuacji na przykład jakieś, które nam się przytrafiły, tak. Że chcemy za wszelką cenę, tak? Tak, tylko, że no, musisz zrozumieć, że to jest, że jeżeli masz jakąś traumę z dzieciństwa, to jest twoja trauma, a nie twojego dziecka. No tak. Nie? I to jest pierwsza rzecz, którą bardzo jest trudno przewalczyć, no bo traumy mają to do siebie, że nam się wydaje, że one są... wszędzie w naszym życiu i wszyscy je widzą i one są uniwersalne, a to nie jest prawda, tak, zupełnie. Więc ja myślę sobie, albo ja mówię trauma, bo to tak się też dobrze klika, nie tak jak ten tytuł, jak nie zrobić ze swoich dzieci życiowych kalek. Tu nie chodzi o traumę, tu chodzi o, nie wiem, o jakieś tam takie przeżycie z dzieciństwa, tak? No nie wiem, ja kiedyś jak byłem dzieckiem, to nosiłem okulary przez 2 lata, bo miałem zeza takiego, wiesz, uciekającego. I dzieci w przedszkolu się ze mnie śmiały, nie? Ja dosyć długo później myślałem, że wszystkie dzieci, wiesz, w takich grupach rówieśniczych to się ze mnie będą śmiały. Chociaż ja już dawno tych okularów nie miałem. To nie była trauma, nie jestem tutaj już jakoś kompletnie tym załatwiony. Natomiast to było coś, co później jak gdyby przez jakąś tam część mojego dzieciństwa było dla mnie no jakimś tam takim challenge'em do przepracowania, co nie? No więc ja myślę sobie, że właśnie, że należy zacząć od tego, że złe doświadczenia rodziców to niekoniecznie jest benchmark dla dzieci. O. No to jeszcze jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że skręcamy właśnie w tą stronę takiej nadopiekuńczości i bycia takim rodzicem helikopterem, czyli który chce jakby nadmiernie chronić swoje dziecko, jest po prostu, wiesz, zaangażowany w każdy... szczegół życia dziecka. No tak, no bo właśnie, bo ty teraz definiujesz coś, co się nazywa bycie rodzicem helikopterem albo takim helikopter parentingiem, tak. Nie? I ja myślę sobie, że właśnie, że helikopter parenting i bycie rodzicem helikopterem to jest taka trochę odpowiedź na
na to właśnie, co dostajemy z mediów, nie? Że dostajemy z mediów zagrożenia, że ktoś ci porwie dziecko, więc przestajemy na przykład, bo, wiesz, odstępować dziecko na krok, bo się boimy, że to się wydarzy, chociaż statystycznie szansa na to, że nas trafi piorun, jest większa niż, że ktoś nam porwie dziecko. Albo żeby odnieść sukces, to dziecko powinno chodzić na takie zajęcia. Tak, tak, bo też tutaj nie ma żadnych badań na ten temat, w sensie nawet wręcz bym powiedział, że więcej jest badań mówiących daj spokój dziecku, to ono sobie lepiej poradzi, niż mówiących miej wypełniony kalendarz, to wtedy sobie lepiej poradzi. Ale to jest w ogóle takie, no nawet dorośli z tym mają problem, tak, bo dorośli na przykład w takich zawodowych relacjach myślą, że jak mają napięty kalendarz, to znaczy, że są potrzebni i że robią dobrą robotę, podczas gdy to jest nieprawda, że to ci, którzy nie mają napiętego kalendarza, mają czas, żeby się zastanowić, to podejmują dobre decyzje i ich kariera lepiej de facto się toczy niż ci, którzy mają bardzo napięte, nie? I że w ogóle mam wrażenie, jako Jerzy, ja ten ekstremalny w naszym podcaście, że jeżeli potrzebujecie jednego takiego wytrycha na dzisiejsze czasy, to jest robić inaczej niż mainstream, inaczej niż media. Czyli jeżeli mainstream i media mówią o więcej zajęć, dodatkowo więcej opportunities, o więcej tego, więcej konsumpcji, więcej pieniędzy, więcej czegoś tam, to prawdopodobnie szczęście jest tam, gdzie się zrobi odwrotnie niż to, czyli mniej konsumpcji, mniej zajęć i tak dalej. Nawet mniej pieniędzy czasami, myślę, że to też ludziom pomaga. No więc w naszym podcaście po raz kolejny będziemy tak z Małgorzatą podzieleni rolami, że Małgorzata będzie tą taką spokojną, nordycko wyluzowaną osobą, a ja będę ekstremalnym anarchistą, nie? Jedziemy? Dobra, zgoda. No więc jakie są sygnały na przykład właśnie, że jesteś rodzicem helikopterem? To według mnie zbyt dużo zajęć pozalekcyjnych to jest pierwsza taka czerwona flaga. Zgadzasz się? Tak, jeżeli to rodzic narzuca te zajęcia pozalekcyjne, tak? Bo zauważ, że jeżeli dziecko samo chce na przykład poznać, no, chodzić na jakieś, nie wiem, zajęcia plastyczne i na muzyczne i na sportowe i na jakieś dodatkowe lekcje na przykład językowe, jeśli to wychodzi od dziecka, no to dla mnie to jest w porządku. Ale natomiast jeżeli to rodzic narzuca taką presję... Że w wieku lat 3 nauczysz się szwedzkiego, żeby móc później współpracować z firmami szwedzkimi, a dziecko w ogóle nie ma żadnego zainteresowania Szwecją, to że to jest wtedy źle, tak? A jak ja naszej córce powiedziałem, że powinna się uczyć angielskiego od roku, lat 2, bo zaargumentowałem to w ten sposób, że po angielsku jest tak dużo wiedzy na świecie, że warto znać angielski, żeby mieć dostęp do tej wiedzy. To no co tak, ty i to jest takie pytanie, na które nie potrafię sobie odpowiedzieć, bo akurat do miłością do nauki języka to nie wiem, czy nasze dziecko pała. Znaczy taki, w formie takiej, która jest ja proponowana. Myślę sobie, że pała, ale właśnie nie w formie szkolnej, tak? I to ja rozumiem, bo ja też w formie szkolnej to się nie lubiłem uczyć. Tu jak widać, ja nie jestem tym właśnie anarchistą, tylko raczej wręcz tutaj to ja bardziej popychałem naszą córkę w stronę tego nauczenia się języka angielskiego, nie? Więc co, więc ty myślisz, że jeżeli dziecko, nie zauważałeś czegoś takiego, że dzieci to się tak interesują różnymi rzeczami, tak, nie? I to zainteresowanie się pojawia i ono też tak czasami bardzo szybko się no i ja znika. Na przykład nie widzę w tym nic złego. Okej. Okay. Czyli po prostu, jeżeli dziecko chce zajęcia pozalekcyjne, dać mu możliwość, jak przestaje się interesować, to odpisywać z tych zajęć, tak? Tak. I jest okej. Okay. Natomiast, okay, żeby to nie było tak, że rodzic mówi, no to teraz, słuchaj, masz 4 lata, to idziesz na tenisa, na golfa. O to chodzi. No tak, i wtedy trzeba się po prostu pogodzić z tym, że... no, że jakaś po prostu szansa też zostanie właśnie bezpowrotnie stracona, tak, no bo... A może nie, bo jest taka książka, która się nazywa Range, w której jest dużo przykładów na to, że ci ludzie, którzy odnieśli sukces na przykład w sportach, to wcale nie ćwiczyli tych sportów od małego, tylko zainteresowali się dosyć późno i mieli dosyć dużo różnych, szerokie mieli jak gdyby swoje... doświadczenia sportowe, na przykład Tiger Woods, nie, to ten, ten super taki znany golfista, nie? On robił różne rzeczy. I tym golfem to się dosyć późno zainteresował akurat. No, dobra, no więc tak. A co byś powiedziała, czy z takim sygnałem, że się jest rodzicem helikopterem, jest na przykład zarządzanie przyjaźniami dzieci? No tak, to jest że wiesz, nie spotkasz takie... się z Marysią,
tylko raczej pójdź się spotkać tam z jakąś inną dziewczynką, bo ta, rodzice tej dziewczynki to coś tam i później opportunities będą większe. Tak, rzeczywiście to myślę, że to jest taki sygnał, że zbyt mocno ingerujemy w dzieciństwo naszego dziecka, tak, wybierając u znajomości po jakimś takim kluczu drabiny społecznej, czy no jakichś takich szans, które wydają nam się, że dziecko będzie miało, zadając się z pewnymi dziećmi. Ale czy to nie jest rola rodzica, żeby właśnie dziecko pchać jednak w te lepsze towarzystwo, a wyciągać z gorszego? No tak, to też prawda. No to jak to wypośrodkować? Nie wiem, też jest odpowiedzią, słuchaj. Nie wiem tego. Jakoś pośrodkować, za bardzo może się nie angażować w jakieś takie też konflikty jakieś między dziećmi, żeby dziecko potrafiło samo sprawy rozwiązywać. Wspierać dziecko, jeśli ma jakąś trudną sytuację, natomiast no nie rozwiązywać wszystkich problemów, jeżeli oczywiście już się pojawia jakaś naprawdę bardzo trudna sytuacja typu jakiś mobbing czy bullying, tak, w szkole, to wtedy no, interwencja rodzica jest potrzebna. No dobra. Natomiast w takich, wiesz, codziennych sytuacjach, no jeżeli nie jest to już naprawdę totalnie jakieś niezgodne z twoimi wartościami towarzystwo. No, wiesz, to jak właśnie wyciągasz dziecko z jakiegoś towarzystwa, to zawsze dlatego, że to jest niezgodne z twoimi wartościami. Wiesz, to tam moje ulubione powiedzenie, że jakiś powód zawsze się znajdzie. Nie? Jakiś, wiesz, good reason będzie. Znaczy ja sobie zawsze przypominam, jak to było w czasach mojego dzieciństwa. Co mnie najbardziej wkurzało? I mnie najbardziej wkurzało, jak mnie mama wołała do domu w momencie, kiedy miałem dobrą zabawę. Mhm. I najbardziej mnie wkurzało, jak mi mama czy tam tata mówili, że ja z kimś tam się powinienem przyjaźnić, a z kimś nie powinienem, bo ja doskonale wiedziałem, z kim ja lubię spędzać czas i dlaczego. Mhm. No i jeszcze takim dodatkowym elementem jest właśnie takie kontrolowanie, gdzie dziecko jest, co robi. No to dzień dobry w dzisiejszych czasach, gdzie się daje smartfona po to, żeby wiedzieć, gdzie dziecko jest. Bo wiesz, bo lokalizacja GPS. I co ty na to? Nie masz ochoty wiedzieć? Jak puścisz Helenę do szkoły, to nie będziesz miała ochoty wiedzieć, gdzie na mieście jest kropeczka z Heleną? Tak, będę miała. No to teraz opowiedz z własnego doświadczenia wewnętrznego, jak sobie z tym poradzisz. No pewnie sobie nigdy z tym nie poradzę i zawsze się będę zastanawiała, wiesz, no, gdzie jest, co robi, czy jest bezpieczna. Ale pogrzeb trochę głębiej w sobie. Mhm. Jak ty wychodziłaś na podwórko, to twoja mama wiedziała, na którym podwórku w okolicy byłaś? Nie. No i co? Wydaje mi się, że nie. Zgubiłaś się? Nie. Nie wiem, ktoś cię zapakował do piwnicy i zamknął tam? No natomiast... No. Nie, jakieś nie wszystkie rzeczy dobrze wspominam. Nie, ja też parę razy w nos dostałem, ale to nie o to chodzi, wiesz, żeby mówić, że... W sensie ja myślę sobie, że to, co się dzieje na podwórku i wśród dzieci, to są też potrzebne doświadczenia, nie? No tak, właśnie tutaj dochodzimy do tego takiego punktu. Ale to za chwilę. Dobrze. Najpierw jeszcze, bo jesteśmy przy tym nadzorze, i powiedzieliśmy dużo sygnałów, które by sprawiały, że możecie zauważyć, że jesteście rodzicami helikopterami i to są takie wczesne ostrzegacze. A są jakieś pozytywy w byciu rodzicem helikopterem? No są, na przykład takie, że jesteś wsparciem dla swojego dziecka, że dziecko zawsze może... Że dobrze się orientujesz w tym, co się u dziecka dzieje, tak? O to chodzi? Tak. No. Jesteś takim wspierającym rodzicem. Także to jest. Ale tak też, na dłuższą metę. Na dłuższą metę, no na przykład pozytywem jest, że wychwycisz szybko, jeśli dziecko ma jakieś, nie wiem, problemy edukacyjne albo problemy rówieśnicze, czy właśnie jest, nie wiem, stało się ofiarą jakiegoś nękania, tak? No to wtedy, jak jesteś takim rodzicem, to bardzo szybko możesz zainterweniować i pomóc dziecku. Okej, ja bym tutaj rozgraniczył dwie rzeczy, tak? No jeżeli to są jakieś takie problemy, gdzie, wiesz, dochodzi do jakiejś przemocy, czy do jakiegoś dużego imbalansu, wiesz, jeśli siły, czy umiejętności, no to tak, no to tu rodzic powinien zareagować, nie? Ale czy sam fakt, na przykład, że dziecko ma jakieś problemy edukacyjne, to czy to już jest wystarczający argument do tego, żeby rodzic się w to mieszał? Tak. No trzeba się Serio? Dowiedzieć, tak. Bo? No co się dzieje, czy dziecko, nie Dziecko wiem. Przynosi jedynki z matmy i ty się mieszasz, żeby się dowiedzieć dlaczego? Tak. A to nie rola szkoły? Nie, rola i szkoły i rodzica. Nauczyciela? No i rodzica również.
No może być na przykład słaby, kiepski nauczyciel, tak? No tak, który albo, rację. No wiesz, albo dziecko może mieć jakąś trudność, niekoniecznie związaną z tym, że na przykład, nie wiem, nie rozumie materiału, może no, różne rzeczy się mogą zadzieć. No, no ja, w moim katalogu to bym tak to oznaczył jako taki plus minus, nie? Że to nie jest pozytyw, tylko że to takie trochę pozytywów, trochę negatywów z tego wynika, bo ja uważam, że to, że dziecku się dzieje coś, co my oceniamy jako niedobre, to jeszcze nie do końca jest odpowiedni argument za tym, żebyśmy się wmieszali. Ale pamiętajcie, drodzy słuchacze tego podcastu, że ja jestem tym ekstremalnym Jerzym w tym naszym duecie. Nie? Czyli ja zawsze będę uważał, że wolność jest lepsza niż kontrola. No dobra. Okej. Okay. Później będziemy mówili o tym, tak? Jak można zrobić, żeby było lepiej. A teraz jakie są negatywy bycia rodzicem helikoptera? Na przykład takie, że rozwiązujesz problemy za dziecko. No. I dziecko to, nie uczy się, nie? Tak, nie uczy się właśnie samodzielnego rozwiązywania problemów. Nie uczy się niezależności. No. Jakiejś takiej komunikacji, ponieważ no, nie, ponieważ ty zawsze występujesz w roli jako taki rodzic. Tak, komunikatora, jego, czy tak, właśnie rozwiązywacza problemów, czy coś tam, to jest trochę tak. Pozbawiasz jak wtedy tych umiejętności, mhm, które później w życiu, tak, są bardzo potrzebne. Są bardzo potrzebne. Które mają gigantyczny wpływ na to, jak dziecko sobie będzie radziło i społecznie, i materialnie, i biznesowo. Bo nie możesz być kiepską komunikatorką, jak, nie wiem, prowadzisz firmę. Nie możesz być kiepską komunikatorką, jak gdzieś pracujesz i współpracujesz w grupie ludzi. Nie możesz nie umieć rozwiązywać problemów, stawiać swoich granic. A jeżeli rodzice, bo to jest trochę to, że wiesz, że jeżeli nie nauczysz dziecka łowić ryby, tylko będziesz dawała zawsze ryby, no to ty kiedyś umrzesz i ono nie będzie umiało łowić ryby. No właśnie, czyli pozbawiamy trochę dziecka takiej wiary w siebie, we własne możliwości. Trochę jakby zaniżamy jego samoocenę, ponieważ dziecko ma mało doświadczeń, mało doświadczeń takich, że to mi się udało dzięki temu, że ja to zrobiłem, tak, ja to załatwiłem. Tak to widać na małych dzieciach bardzo dobrze, że tak, jak małe one dzieci są mówią, dumne, zostaw że mnie, tak, ja chcę sama założę tego buta, tą skarpetkę, tak? No. A też zwróćcie uwagę na to, jak też my komunikujemy jako dorośli z małymi dziećmi, nie? A jak to się później zmienia, jak te dzieci podrastają, nie? I się robią coraz większe. Że jak małe dziecko pada na tyłek, ucząc się chodzić, to mówimy, spróbuj jeszcze raz, dawaj, nie przejmuj się. Ale potem jak przynosi tę jedynkę z matmy, to raczej taka defaultowa reakcja to jest, o kurde, nie masz talentu do matmy. Ojejku, trzeba cię zapisać na dodatkowe lekcje. Zamiast powiedzieć, nie, no dobra, jedynka, spoko, spróbuj jeszcze raz. No dobra, no tak. Więc nie uczą się rozwiązywania problemów, nie są, nie czują się samodzielne. To wpływa negatywnie na ich ocenę, samoocenę taką wewnętrzną. Później jak idą wśród rówieśników, no to też się trochę czują gorsze, nie? No bo ta samoocena jest niżej. No i właśnie to taka chęć ochrony przed jakimiś porażkami czy trudnymi sytuacjami w dorosłym życiu dziecka właśnie ma tą swoją negatywną stronę, bo dzieci uczymy się poprzez błędy i porażki. Tak, dokładnie. No. Myślę, że naszą rolą rodziców jest dostarczanie jakichś narzędzi, tak? No bo jednak skąd kilkuletnie dziecko ma mieć pewne umiejętności, tak? No więc my możemy. A nie wierzysz w to? Ja teraz ekstremalny Jerzy się włączył. A nie wierzysz w to, że w sumie, wiesz, setki tysięcy lat ewolucji sprawiły, że w sumie to naszą rolą jako rodziców to jest tak trochę dbać o to, żeby one się nie pozabijały, ale tak poza tym to, że wszystko, że są mechanizmy, tak jak to dziecko małe, które ci mówi, weź mnie zostaw, ja chcę sama założyć tego buta, to jest po coś. No może tak być, możemy wypróbować, słuchaj, kiedyś. No i że to jest tak, że jakbyś w sumie zostawiła te dzieci w spokoju, to też byłoby okej. Okay. I one by wyrosły na spoko ludzi. Tylko ze względu na to, że my jesteśmy spoko ludźmi, by miały na co, wiesz, miałyby odpowiednie wzorce i miałyby co obserwować. No tak, może i tak. No dobra, no to były negatywy bycia rodzicem helikopterem. No to teraz, jak można w ogóle inaczej to rozwiązać? Jest jakaś metoda w ogóle na to, żeby podejść do wychowywania dzieci na poziomie takim systemowym, w taki sposób, żeby trochę przeciwdziałać tym tendencjom, które nas pchają w stronę bycia rodzicami helikopterami? Jednak dawanie dziecku jak najwięcej autonomii, no, w pewnych ramach. Czyli tutaj przywołujemy z powrotem Free Range Kids. Tak, ale w pewnych jakichś bezpiecznych ramach.
Tak. No, zdefiniuj bezpiecznych. Jak rozmawialiśmy o tych powrotach, tak, ze szkoły, czy pójściu samodzielnym do szkoły, że następuje ten moment, kiedy rodzice podejmują taką decyzję. No ja na przykład jestem zdania, że taką bezpieczną granicą jest może niekoniecznie wracanie samotnie po zmroku, w późnych godzinach, ale na przykład pójście rano do szkoły będzie w porządku, tak? A dlaczego akurat uważasz, że wracanie po zmroku jest bardziej ryzykowne? No bo ryzykowne? Jednak jest więcej ryzyk, na przykład jak dziecko wraca rowerem, nawet jak ma odblaski, to ktoś, nie wiem, może nie zauważyć, no nie... No ale w pewnym momencie i tak pewnie pozwolisz temu dziecku, nie? No tak, w pewnym momencie tak, no to tylko co, nie wiem kiedy. Samochód przejedzie 8-latkę, to jest bardziej bolesne niż jak przejedzie 12-latkę? No nie. No nie. Ale tu minęły 4 lata w poczuciu pewności siebie. Rodzica. Rodzica przede wszystkim. Ja uważam, że to jest kwestia rodzica. No, to znaczy, jeżeli chcesz mieć dziecko, które się dobrze czuje po zmroku, to nie pokazuj, że zmrok jest czymś, czego się należy bać. No nie, to taka... No nie, no tutaj dochodzą pewnie jakieś inne elementy, czy dziecko jest w stanie rozpoznać jakieś inne zagrożenia, jest w stanie odpowiednio zareagować, na przykład jak ktoś się zaczepia, czy jest wystarczająco, nie wiem, asertywne i umie się zachować w pewnych sytuacjach. To znaczy, czy my dostarczyliśmy takiej wiedzy i wiemy, że w takich sytuacjach dziecko będzie potrafiło. No ja przede wszystkim myślę, że te pytania, które zadałaś, to są pytania, które należy zadać sobie samym. No tak, rodzice sobie sami, tak, powinni. I jeżeli zadasz sobie takie pytanie, no to wiesz, czy ty wiesz, jak asertywnie zareagować na zaczepkę. Jeżeli ty wiesz, to twoje dziecko wie. No nie zawsze wiem. A poza tym, jaka jest szansa na to, że się zaczepka wydarzy? No zawsze jest taka szansa. Ale wiesz, że bardzo niewielka. No dobrze, To jest tak jak z tymi porwaniami, nie? Okay. Że wiesz, samochód podjedzie i ktoś capnie dziecko, nie? No to żeby to się zdarzyło, to musi bardzo dużo rzeczy się ułożyć w pewien łańcuch, nie? Na przykład musisz być Elonem Muskiem i wszyscy muszą wiedzieć, że jesteś bogata i muszą wiedzieć, że to dziecko to jest twoje dziecko i że może być jakiś zysk z tego, że się to dziecko porwie. To dużo tam elementów wchodzi, no. No i teraz oczywiście osoby, które konsumują newsy, powiedzą, nie, ja tutaj mam 10 historii. Jedna z Ameryki, druga z Francji, trzecia z Portugalii, czwarta skądś tam. I to wszystko prawda, tylko że to są, będzie 10 historii na 7 miliardów. I teraz policz sobie, jaka jest statystyka, że piorun cię trafi. No więc jakieś takie dodatkowe rzeczy, jak obowiązki domowe, żeby dziecko potrafiło sobie samo zaplanować, samo wybierać zajęcia. To jest bardzo ważne. Ja uważam, że właśnie obowiązki, odpowiedzialność za pewne rzeczy w ramach domu to jest super ważna rzecz. I to buduje też taką pewność siebie, takie poczucie, że jak się coś przydarzy, co nigdy wcześniej się nie przydarzyło, to ja wiem, że sobie poradzę. Bo przy okazji takich obowiązków to takie rzeczy się dzieją, nie? Że tutaj myślisz sobie, że sprzątniesz to taką szczotką, a się nie udaje. I trzeba problem rozwiązać. I pierwsza reakcja zauważyłaś, jaka jest. Mama! Trzeba powiedzieć, nie, sama wykombinuj. No i samodzielna komunikacja. Myślę, że to jest też takie ważne, że jak dziecko przychodzi, a jak zacznie chodzić do szkoły, czy tam do przedszkola, to pewnie przyjdzie prędzej, czy później z takim problemem, nie? Że dzień dobry, tutaj mam problem z taką koleżanką, z takim kolegą. To nie mówić, okej, dzięki, że mi powiedziałaś, to ja teraz idę to załatwić. Tylko raczej powiedzieć, idź, załatw to i ja ci sugeruję, zrób to tak i tak. I potem nie zostawić tematu, tylko wrócić do niego i się spytać, no jak było? Rozmawiałaś? Nie rozmawiałaś? A dlaczego nie rozmawiałaś? A, to może spróbuj tak, albo wiesz o co chodzi, nie? Więc ja myślę, że taka samodzielna, bo to buduje paradoksalnie też takie przeświadczenie, którego ja na przykład bardzo długo w życiu nie miałem, że jakby coś się wydarzyło właśnie takiego interpersonalnego, to ja sobie poradzę. Ja musiałem dużo takich konfliktów już jako dorosły przejść, żeby nabrać takiego poczucia, że okej, no to już wiem, jak to się robi. I myślę, że spokojnie można sobie to przećwiczyć właśnie, wiesz, no, będąc dzieckiem, nastolatkiem, już wejść w dorosłe życie wyposażonym w taką wiedzę, nie? Brak nadzoru. Ja jestem fanem braku nadzoru. A ja nie. Ja uważam, że jeżeli masz do wyboru nadzorować dziecko albo nie, to nie należy go nadzorować, po prostu. Ja myślę sobie, że powiedzieć cześć, no to idziesz tu, tam spędzasz czas, dobra, spędzaj tam, nie wypuszczaj się gdzieś tam dalej, bo tam są takie i takie zagrożenia i wróć do domu, jak się wydarzy coś tam. Na przykład zmrok jest dobrą taką granicą, nie? Jak zacznie słońce zachodzić, to zacznie kierować się do domu. Bo pamiętam, jak to było, jak ja byłem mały, tak? Że ja wychodziłem w wieku lat, nie wiem, 7 na podwórko,
podwórko miało tam 2 km2, wiesz, powierzchni. I mama nie wiedziała, gdzie ja jestem, czy jestem pod blokiem, czy pod tamtym blokiem, czy gdzie indziej. I byliśmy z mamą umówieni, że wracam albo na zupę, czy tam na 15, albo jak się ściemni. I żyję, zobacz. Mhm. Ty myślę, że podobnie spędzałaś czas. Podobnie. No i dlaczego nikt nam nie zrobił krzywdy, a myślisz, że naszym dzieciom może? Obowiązki domowe, planowanie dnia. Planowanie dnia może pomóc. Tak. Nie? Takie mówienie sobie, dobra, to jutro chciałabym zrobić to, to i to i zapiszę to w moim notatniczku i wtedy to się wydarzy. A dlaczego? Dlatego, że wtedy masz poczucie, że panujesz trochę nad swoim dniem. Że życie nie przytrafia tobie się, tylko że to ty ono sobie... Ono się toczy względnie jakoś tam w zgodzie z tym, jak ty chcesz, żeby się toczyło. No, ja jestem dużym fanem planowania, polecam. Nasza córka czasami sobie planuje dni, ale to na razie jest tak, że ja trochę muszę ją pchać w tą stronę, mówić, hej, masz żółty notatniczek, może tam zapiszesz, co zrobisz jutro. I wtedy zapisuję i to robi, jak zapiszę, to robi. To z takich w ogóle takich pojęć, które byśmy na koniec podcastu chcieli rzucić, to jedna z naszych komentatorek napisała kiedyś, że ona by chciała, żeby jej dzieci się wychowywały w takim środowisku, jak jest w dzieciach z Bullerby napisane. Mm-hmm. Że kilka domków obok siebie, wspólne podwórko i one się wszystkie bawią. I to jest, myślę, że to jest fajny taki wzór, czy takie fajne porównanie, nie? Mm-hmm, tak. Nie? Że wiesz, gdzie to dziecko mniej więcej będzie, że to może być 5 domów w okolicy, mogą być 3, to mogą być 2 gospodarstwa na wsi, jeżeli jesteście na wsi i tak dalej. No i wiesz, że nie jest gdzieś tam, wiesz, na drugim końcu miasta czy coś tam, ale z drugiej strony już jest na tyle puszczony samopas, że się pewnych rzeczy uczy i musi też sobie radzić z różnymi rówieśnikami w tej okolicy. Free Range Kids, o których powiedzieliśmy. Jest też fundacja, która jest założona przez Lenore Skenazi i przez tego gościa, Jonathana Haidta. To jest taki dziennikarz, który też o takich rzeczach pisze dosyć dużo. No właśnie o cyfrowym minimalizmie i o takim dawaniu wolności dzieciom. I oni założyli taką fundację, która się letgrow.org nazywa. I tam na tej stronie internetowej u nich też jest mnóstwo fajnych pomysłów na to właśnie, w jaki sposób budować pewność siebie dzieci, właśnie walczyć z tymi naszymi potrzebami kontrolowania przesadnego i tak dalej. Więc to są takie 3 pojęcia, które byśmy na koniec polecali. I ja bardzo, bardzo się dobrze czuję, patrząc na te 3 rzeczy, bo mam wrażenie, że to są fajne pomysły. A Małgorzata się trochę boi. To prawda. Ale będziemy nad tym pracować. Także dziękujemy i do usłyszenia. Na razie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Wszystkiego dobrego.